Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku chciałbym powiedzieć kilka słów do młodych ludzi, którzy gdzieś tam planują swój wyjazd na emigrację. I ja tak naprawdę mogę się podzielić tylko tym, co zaobserwowałem wokół, na swoim własnym przykładzie, na co być może warto zwrócić uwagę. I jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Po pierwsze, jeśli planujemy przyszłość z wyjazdem na emigrację, tak jak wspomniałem wcześniej, ja mogę tylko wypowiedzieć się na temat Irlandii i pokazać Wam tak naprawdę na pewnym przykładzie plan, gdzie do 40, tak jak ja w tym momencie mam 40 lat, można sobie to życie w miarę ogarnąć i ile rzeczy tak naprawdę musi się na to złożyć. Po pierwsze, w miarę wcześnie warto jest się na to zdecydować. Myślę, że okolice 20, 23, 24 lat są takim odpowiednim okresem czasu, gdzie właśnie można wyjechać na tą emigrację. I właśnie na podstawie tego chciałbym Wam przedstawić ten mój plan. Po drugie, partnerka lub partner, z którymi będziemy planować swoją przyszłość. W tym momencie wiadomo, że dla niektórych młodych ludzi jest ciężko gdzieś tam znaleźć sobie tą drugą połowę ze względu właśnie na tą koronkę, ale moim zdaniem warto się zapisywać na różnego rodzaju portale i być może szukać sobie partnerki lub jakiegoś przyjaciela na tych właśnie portalach internetowych. Ja sam osobiście znam ludzi, którzy gdzieś tam znaleźli w internecie tą swoją drugą połówkę i są szczęśliwi, planują swoją przyszłość, także no bez tego partnera będzie nam ciężko cokolwiek osiągnąć, chyba że będziemy po prostu zarabiać podwójnie. Wiadomo, że znalezienie partnera, czy znalezienie partnera normalnie w życiu, gdzieś tam, nie wiem, w jakimś barze na siłowni lub w pracy, gdziekolwiek, w szkole, nie jest wcale takie łatwe, więc ogólnie na pewno w sieci to też łatwe nie będzie, trzeba poświęcić na to dużo czasu i no i tyle. Po trzecie, nikt tak naprawdę na początku, przyjeżdżając na przykład do Irlandii, nie planuje tutaj zostać na stałe. Często jest tak, że z roku robią się 2 lata, z 2 lat robi się 5 lat, z 5 robi się 10, a z 10 robi się 15. I w pewnym momencie możemy się znaleźć w sytuacji, w której nie tak do końca będziemy wiedzieć, co dalej robić. Czy zostawać, czy zjeżdżać. Po czwarte, nie wiem, czy Dublin i duże miasta są dobrym miejscem takim, gdzie tą swoją przyszłość można budować. Po pierwsze, ze względu na bezpieczeństwo. Ostatnio jak byliśmy w Dublinie, załatwialiśmy tam coś na szybko. Miałem torebkę tak z boku, trochę z tyłu i koleś podszedł taki, który gdzieś tam pracuje w jakichś służbach porządkowych i mi tą torebkę tu z przodu, mówi tu z przodu trzymaj stary, bo cię okradną. Nie wiem, czy chciałbym mieszkać w takim miejscu, natomiast wiem, że takie rzeczy się dzieją i dzieją się przeważnie właśnie w jakichś takich chyba dużych aglomeracjach. No nie wiem, to jest jedna rzecz, ale druga, ważniejsza tak naprawdę, to jest to, że w pewnym momencie możemy się znaleźć w sytuacji, w której zaczniemy się zastanawiać nad zakupem domu i może się okazać właśnie, że w okolicach Dublina, czy w okolicach jakichś dużych miast, czy w mieście, czy na obszarach tych właśnie regionów, może nas nigdy w życiu nie być stać na cokolwiek, bo ceny są kosmiczne. Można sobie zerknąć na stronkę internetową Daft.ie i tam po prostu rozejrzeć się, jakie są ceny domów, jakie są ceny wynajmu w różnych regionach Irlandii i na tej podstawie też gdzieś tam po prostu wziąć to po prostu pod uwagę. Także wydaje mi się, że zahaczyć się w jakimś takim dużym mieście, miejscu, może mam jakichś znajomych albo coś, jak najbardziej, ale ja bym jak najszybciej próbował się przenieść gdzieś na przykład do Kerry albo w jakiś inny piękny region Irlandii i tam po prostu starałbym się walczyć o pracę. Wszędzie są jakieś fabryki, jakieś fast foody, jakieś sklepy Aldi, Lidl,
Tesco, restauracje, firmy sprzątające, także no na pewno nie będzie łatwo, no ale kto mówi, że na emigracji jest łatwo? Życie ogólnie nie jest łatwe. I ja znalazłem się w okolicach Killarney, tutaj właśnie w Kerry, przez przypadek, ale na pewno jakbym gdzieś tam przyjechał do Irlandii wcześniej, a miałbym w głowie to, co mam teraz, to nie pozostawiłbym temu losowi. Na pewno bym stamtąd się wyprowadził. Więc jak już udałam się ogarnąć to miejsce, udałam się ogarnąć już pracę, to wtedy można zacząć działać i można zadać sobie pytanie, czy akurat właśnie w tej pracy mamy szansę na umowę na stałe, bo jeśli kiedyś w przyszłości byłaby sytuacja, w której podjęlibyście albo zastanawialibyście się nad decyzją zakupu domu, ta umowa na stałe w Irlandii to jest klucz. Bez tego nie dostaniecie żadnego kredytu, a tym bardziej kredytu na dom, nawet jak macie dosyć dużo kasy odłożonej. Także trzeba po prostu znaleźć pracę, ambitnie jej szukać, szukać pracy na stałe, rozmawiać z ludźmi, zmieniać tą pracę, dopóki po prostu nie znajdziecie w pracy, w której będziecie zarabiać właśnie w granicach tych 450 euro. To jest średnia płaca fabryczna lub takiego sklepu jak Aldi, Lidl, wydaje mi się, lub praca, w której już macie umowę na stałe, już macie przepracowane trochę i do takiego poziomu bym zmierzał i tyle. Oczywiście w każdej tej pracy starałbym się wykazać jak najbardziej, zdobywać doświadczenie, konkurencja na rynku jest duża, ludzie przyjeżdżają z różnych krajów. Wiadomo, angielski to nawet nie będę wspominał, bo to jest w ogóle podstawa, tutaj nawet nie ma o czym rozmawiać. Angielskiego jeszcze trzeba uczyć na bieżąco, trzeba się do tego przygotować i tyle. A więc mamy przykładowo partnera, partnerkę, z której nam się udało coś wynająć, mamy pracę, jest szansa na umowę na stałe i teraz tworzymy plan. Mamy przykładowo 23 lata. 54. Ok, wyjeżdżamy do Irlandii i przykładowo weźmiemy sobie 3 lata, raz, dwa, trzy, na ogarnięcie tego wszystkiego, co do tej pory wspomniałem. To będą na pewno burzliwe 3 lata, jeśli będziemy się chcieli przeprowadzić z Dublina lub z jakichś większych regionów, to na pewno będzie jazda. No tak to mniej więcej wygląda, także 23 lata, 3 lata przykładowo ogarnięte. Mieszkamy sobie, wynajmujemy sobie jakąś chatkę ze swoim partnerem, partnerką i w tym momencie co musimy zrobić? W tym momencie musimy przez 8 lat odkładać 1000 euro miesięcznie. 34 lata. Te 1000 euro miesięcznie odkładania to jest podstawa, to jest cel i to po prostu musi być zrealizowane. Nie ma znaczenia, czy się tu pojawią dzieci, czy nie. Musimy tak ogarnąć życie, tak pozbyć się jakichś różnych nałogów typu, nie wiem, palenie fajek albo czegokolwiek. Musimy żyć skromnie, musimy żyć w granicach naszych zarobków, żeby odłożyć ten 1000 euro. I wtedy w wieku 34 lat mamy odłożone 94 tysiące euro. 94 tysiące euro wychodzi. Bierzemy 100 tysięcy euro kredytu i kupujemy chatę w granicach 200 tysięcy euro. I w tym momencie, jeśli na przykład zdecydujemy się zjeżdżać do Polski, bo tak też może być, nie każdy chce przecież w Irlandii zostać na stałe, to mamy tak czy inaczej odłożone te 94 tysiące euro i po prostu wtedy można gdzieś tam nawet wracać do Polski lub gdzieś tam planować sobie to życie dalej. Ja pokazuję na własnym przykładzie, ja pokazuję swoje życie na moim kanale YouTube, więc ja ogólnie pokazuję mniej więcej, jak dojść do takiej sytuacji, jaką ja mam, do tej 40, jak po prostu sobie to życie ogarnąć, w zależności od tego, ile będziecie zarabiać, ile będziecie robić nadgodzin. Ja ogólnie pracowałem nadgodziny, ciesząc się w ogóle z tego, że mam te nadgodziny, że mogę więcej zarobić, pojawiły się jakieś hobby, pierdoły, także to jest klucz. 1000 euro odkładamy, resztę ile będziecie w stanie ogarnąć, tyle będziecie mieli sobie gdzieś tam na jakieś inne wydatki. 4 dyszki, czyli 34 lata kupujemy chatę,
do 40 mamy 1, 2, 3, 4, 5 lat na ogarnięcie chaty, remonty i tak dalej. Myśmy bardzo dużo korzystali, właśnie kupowaliśmy jakieś używane rzeczy, odrestaurowywaliśmy na przykład naszą kuchnię, odmalowywaliśmy, nie robiliśmy nowych łazienek, bo dla nas na przykład priorytetem było postawienie garażu. Mieliśmy psy, mieliśmy kłady wtedy i wiedzieliśmy, że będą motory, więc planowaliśmy sobie gdzieś tam tą przyszłość, więc tak po prostu tym wszystkim żeśmy zaczęli kierować. Czyli 40 lat zaczyna się laba. Wiadomo, trzeba pracować i tak dalej. No jak weźmiemy kredyt 200 tysięcy na 20 lat, to w wieku 54 lat będziemy mieli chatę spłaconą. Ten czas między 40 a 54 lat można enjoyować. Jeśli przejdziecie to wszystko i uda wam się doprowadzić do tego momentu, na pewno będzie dużo jakichś dziwnych, ciężkich sytuacji, więc jak uda wam się to wszystko ogarnąć, to na pewno będziecie tutaj enjoyować, bo będziecie pamiętać, jak było ciężko, jak musieliście ciężko pracować na to, żeby było tak, jak jest. Ja tutaj w tym okresie czasu skupiłbym się na pewno na zdrowiu, na treningach, na rodzinie, na dzieciach, na prostych rzeczach, nie wiem, zakupu jakiegoś rowerku, ogarnięcie samochodu, może odłożeniu na jakieś wakacje za granicą. No i po prostu tak mniej więcej ja to widzę. Tak jak wspomniałem wcześniej, średni zarobek moim zdaniem w Irlandii, jak się ogarniecie, dostaniecie umowę na stałe, znajdziecie w miarę pracę przyzwoitą, to jest w granicach przykładowo 450 euro na tydzień. Najniższa na rękę to jest 380 euro, więc możecie sobie przekalkulować, jak to miałoby wyglądać. W Irlandii wynajem domu, zależy gdzie, można sobie też popatrzeć na Daft. Myślę, że w granicach 800-900 euro jesteście w stanie coś wynająć. Prąd, czyli ESB, to jest w granicach około 100 euro miesięcznie. Nie wiem, jedzenie, to jest w granicach moim zdaniem 500 euro miesięcznie można się zmieścić. Do tego ubezpieczenie na samochód pierwszy to jest droga akcja, bo na początku może kosztować nawet 3000 euro rocznie. Wiadomo, że później po pierwszym roku jest dużo taniej. Drugi może być to w granicach już na przykład tam 200, na przykład 300. Później może być drugi rok w granicach może 1700. No i później to pójdzie bardziej w dół. Można negocjować w zależności od tego, jakie auto się kupi i tak dalej, i tak dalej. Jeśli udałoby się wam zarabiać w granicach 450-430 euro, to przykładowo 400, nawet 30 euro razy dwie osoby, to jest 860 euro razy 4 tygodnie, no to macie, czyli 860 razy 4 równa się 3440, czyli to jest 3440 euro minus wynajem, minus 1000 euro trzeba odłożyć, minus 900 euro wynajem chaty, minus 100 ESB, minus 500 jedzenie, minus, no już później w zależności od tego, jak będziecie chcieli żyć, na co będziecie chcieli kasę wydawać. Przykładowo minus 100, jakiś kredyt, 5 koła na przykład, żeby sobie, nie wiem, kupić siłownię, jak się nie będzie miało na nią czasu chodzić, tak jak ja zrobiłem, rowery. No ile to wychodzi? Wiadomo, że tam do tego dodam jakieś telefony, pierdoły. No ale tak mniej więcej to jest 3440 minus 1000 minus 900 minus 100 minus 500 minus 100. Zostaje jakieś 800. Wiadomo, że nigdy tyle nie zostaje, że gdzieś tam te pieniądze będą uciekać, ale to jest klucz, żebyście żyli i żebyście odkładali ten 1000 euro na miesiąc i w takiej
i w takiej sytuacji będziecie mogli mniej więcej ogarnąć życie lub odłożyć na zjazd do Polski. No i tak to mniej więcej wygląda. Jeśli Wam się to uda ogarnąć mniej więcej w taki sposób, to po tym jak uda Wam się zakupić ten dom, zaczyna się ta sytuacja stabilizować, jest trochę więcej kasy, jest jakaś kasa na hobby, można sobie na więcej pozwolić i tyle. Tak jak wspomniałem wcześniej, nam troszeczkę to życie tutaj inaczej się ułożyło. My zainwestowaliśmy już na samym początku, pobraliśmy jakieś kredyty na jakieś inwestycje, na jakieś biznesy, które nie do końca wyszły, ale nadrobiliśmy po prostu recesją. W recesji udało nam się kupić dom. Jak nadeszła recesja i ceny domów spadły, to widzieliśmy, że musimy stanąć na rzęsach, żeby kupić dom i dzięki temu tak naprawdę mamy sytuację taką, jaką mamy, bo my nie daliśmy rady odkładać tej kasy w takim okresie czasu. Ja Wam tylko pokazuję, jak tutaj ludzie robią i jak ludzie funkcjonują i dlaczego ludzie odkładają tą kasę. Także tak to mniej więcej wygląda. Wiadomo, my Polacy gdzieś tam potrafimy sobie coś wykombinować, potrafimy dorobić, potrafimy gdzieś tam zrobić tańsze zakupy, potrafimy gotować, niekoniecznie musimy chodzić po restauracjach. Moim zdaniem trzeba być skromnie, trzeba dopasować potrzeby do swoich celów, ustalić sobie priorytety i w taki sposób funkcjonować. Wydaje mi się, że jak mamy partnera, partnerkę i mamy wspólny cel, to też gdzieś tam łatwiej nam dążyć do tych celów. Wydaje mi się, że powinniśmy sobie wyrobić taki coś, że ja dla ciebie, ty dla mnie. Powinniśmy żyć dla siebie, wspierać się razem i cisnąć przez to życie. Nawet jak coś potrwa dłużej, to dbając o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, dojdziemy w pewnym momencie do momentu, w którym będziemy się mogli w końcu pobawić. Emigranci ogólnie gdzieś tam pewnie na świecie, ja tylko mogę tutaj się wypowiadać na temat Irlandii, są bardzo ciężko pracujący ludzie, naprawdę. Dużo kasy odkładają, z wielu rzeczy rezygnują. Znam też przedsiębiorców tutaj właśnie, Polaków, bardzo, bardzo fajni ludzie, także da się coś budować, da się robić coś ekstra. Jeśli chodzi tylko tutaj, dopowiem o zakup na przykład domu w Irlandii, o dostanie na przykład tego kredytu na dom, to nie bardzo chcą właśnie dawać ludziom, biznesmenom. Nie wiem dlaczego, dla nich być może nie jest to do końca pewne. Nie wiem, natomiast w Irlandii, jeśli ktoś ma umowę na stałe, to jest mega chroniony. Bardzo ciężko zwolnić pracownika, który ma umowę na stałe, dlatego jest to wymagane. O angielskim nawet nie wspominam, bo to w ogóle nie ma o czym mówić, trzeba się uczyć angielskiego i koniec. I ogólnie nie jest łatwo. Jeśli ludziom się wydaje, że wystarczy wyjechać za granicę i kasa kapie z nieba, to się grubo mylą. Do tego dochodzi zaklimatyzowanie się, przyzwyczajenie się do pogody, do po prostu otoczenia. Naprawdę tęsknota za rodziną. Nie każdy jest to w stanie ogarnąć, także no wiadomo, każdy podejmuje jakieś tam swoje decyzje. Mam nadzieję, że być może gdzieś tam jakimś młodym ludziom rozświetliłem, jak to wygląda i co trzeba zrobić, żeby gdzieś tam ten sukces sobie wypracować pracą, nawet jakaś chatka, jakieś hobby i może jakieś wakacje w Irlandii. Na początku jak się przyciśnie trochę i gdzieś tam się będzie ogarniać to życie na początku, tym bardziej jak człowiek jest młody, ma dużo więcej siły i energii i ma wrażenie, że jest w stanie zwojować świat, wtedy trzeba cisnąć. A później wydaje mi się, jak już człowiek jest troszeczkę starszy, to już to życie może trochę zwolnić. Ja pamiętam, jak cieszyłem się, że miałem nadgodziny, bo mogłem dorobić kasy więcej. W pewnym momencie powiedziałem, że przyszedłem tam do tego mojego supervisora, powiedziałem, że już więcej nadgodzin nie robię i tyle, chyba że będą mi mega potrzebować. I tyle, nie chcę mi się już pracować nadgodzin, dość żeśmy się naharatali, napracowali. Wiadomo, że podczas całej tej sytuacji tutaj w Irlandii trzeba podejmować różnego rodzaju decyzje. Sylwia moja pracowała na przykład w nocne zmiany, przez to nie potrzebowaliśmy niańki, w tym momencie też było więcej kasy, no i po prostu trzeba kombinować, trzeba kminić, trzeba działać i cisnąć. W tym momencie dość, koniec. Chcemy powoli gdzieś tam zacząć sobie żyć,
Na tym zresztą opiera się mój kanał. Ja chcę pokazać, co w Irlandii można robić już w takiej sytuacji, gdzie gdzieś tam jak się pociśnie trochę na początku i ogarnie się to życie, co później można robić. I ciekawe jest to, że to właśnie można ogarnąć pracą. Po prostu pracą. No i tyle, moi drodzy. Życzę Wam dużo zdrówka, miłości. Młodym Wam życzę naprawdę, żebyście, nie wiem, spełniali marzenia. Jak utknęliście w jakimś dziwnym miejscu, nie macie perspektyw, to po prostu uczcie się angielskiego i ruszajcie w świat. Dużo miłości, zdrówka i do następnego razu. Hej.